Tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia towarzyszy nam kolor różowy, symbolizujący radość. Tej radości nie zabrakło dziś we Watykanie, gdzie 87. urodziny świętował ojciec święty Franciszek. W trakcie modlitwa Anioł Pański papież wskazywał, że każdy z nas może być lampą, która pomoże innym znaleźć drogę do Pana. Dziś trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudetę. Gaudetę to znaczy radujcie się. Radujcie się w Panu. Ten fiolet taki ciemny, taki trudny do zaakceptowania staje się różem, to znaczy, pojawia się rząda poranna, Chrystus jest już bardzo, bardzo blisko. Wyjaśnia się z profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kolor różowy to kolor ornatu, w jakim kapłan odprawia mszę świętą. Róż towarzyszy wiernym tylko dwa razy w całym roku liturgicznym. Papież Franciszek gdy pisał o radości w swojej pierwszej adhortacji, wskazywał, że bierze się ona ze spotkania z Panem. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. Dziesiąciec święty kończy 87 lat. W taki sposób świętował dziś swoją rodzinę wśród dzieci podopiecznych watykańskiej przychodni Świętej Marty, niosącej pomoc ubogim i potrzebującym. Na urodzinach papieża był tort zabawy, piosenki i prezenty. Ojcu Świętemu towarzyszył ksiądz kardynał Konrad Krajewski. To już plac świętego Piotra, gdzie ojciec święty w dniu swoich urodzin spotkał się z wiernymi na modlitwianiu pański. Papież mówił o świętym Janie Chrzcicielu, wskazał, że należy on do tych, którzy poprzez swoją uczciwość, męstwo, fascynują i pomagają innym wznieść się ponad przeciętność. Święty Jan Chrzciciel, jak mówił ojciec święty, daje świadectwo światłości, ale światłem jest ktoś inny. Na luce jest Jezus. Światłem jest Jezus, baranek Boże, Bóg, który zbawia, jak mówi Jego imię. Tylko on dokonuje odkupienia, wyzwala, uzdrawia i oświeca. Dlatego Jan jest głosem, który towarzyszy braciom ku słowu, służy nie dążąc do zaszczytów i rozgłosu, jest lampą, podczas gdy światłem jest Chrystus. Papież zauważył, że przykład świętego Jana chrzciciela uczy nas na pewno, że nie możemy zbawić się sami, ale jest też zaproszeniem. Una lampada, que każdy z nas poprzez służbę, konsekwencje, pokorę poprzez świadectwo życia, zawsze z pomocą Bożej łaski może być lampą, która świeci i pomaga innym znaleźć drogę na spotkanie Jezusa. Za tydzień wigilia Ojciec Święty spotka się tego dnia z wiernymi na modlitwie anioł Pańskiej, a o godzinie 19.30 będzie przewodniczył pasterce w bazylice świętego Piotra.